celu kładziemy ręce na barki poszkodowanego, lekko potrząsamy i pytamy: Halo, czy pan mnie słyszy? Słyszy? Nie. Dobrze. Teraz wybieramy sobie spośród tłumu, oczywiście jest to możliwe, osobę, która pomoże nam w działaniach ratowniczych. Proszę mi pomóc. Kolega wybrał koleżankę. Teraz pan musi powiedzieć, że osoba jasno czeka na instrukcję. Ma pani czekać na moje instrukcje. Teraz sprawdzamy, oceniamy, czy poszkodowany oddycha. W tym celu przyłożymy nasze ucho i policzek do ust poszkodowanego, oczywiście odchylając głowę do tyłu, udrażniając drogi oddechowe, i obserwujemy klatkę piersiową, czy się podnosi. Jest to tak zwany sposób ABC, czyli słyszymy, czujemy i widzimy. W tym, aby sprawdzić oddech, liczymy sobie głośno do 10 i tak jak już wcześniej wspomniałem, czujemy, widzimy i słyszymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Oddycha? Nie oddycha. Teraz ratownik z osobą, która została wybrana, przekazuje informacje o telefonie do pogotowia ratunkowego. Jaki jest numer na pogotowie ratunkowe? Dziewięć dziewięć osiem to jest na straż pożarną. 999. Tak, 999 lub do centrali ratowniczej na numer 112. Przekazujemy informację taką. Czy ma pani telefon? To proszę zadzwonić na pogotowie, że przy ulicy Mariackiej koło domu sportu jest osoba nieprzytomna, nie oddycha. Koleżanka tutaj w międzyczasie dzwoni po pomoc, a my przystępujemy do reanimacji. Aby efektownie zrobić uciśnięcie, wybieramy mniej więcej punkt na środku klatki piersiowej, na linii słupkowej, na tak zwanym splocie słonecznym, kładziemy jedną rękę, drugą rękę na niej, robimy tak zwany splot ratowniczy i w pozycji takiej jak kolega, kolana proste, plecy proste, ręce proste, uciskamy całym ciałem na głębokość około 5-7 cm, wykonujemy 30 uciśnięć ratowniczych. Jeszcze dodam, że najważniejsze też, rękawiczki takie kosztują 20 groszy, także jakby się coś stało, to warto mieć przy sobie takie rękawiczki. Teraz po uciśnięciach wykonujemy wdechy. Aby je efektywnie zrobić, odchylamy głowę do tyłu w celu udrożnienia górnych dróg oddechowych, zatykamy nos poszkodowanego, obejmujemy usta i robimy tak wdech, aby klatka się podniosła. Tych wdechów ma być dwa. Raz. Dwa. I jedziemy dalej. Oczywiście co jakiś czas sprawdzamy, czy poszkodowany oddycha, czy wracają czynności życiowe. Czynności ratownicze, tak jak reanimacja, prowadzimy do czasu, kiedy albo się zmęczymy i nie potrafimy już, albo gdy przyjedzie zespół ratownictwa medycznego, albo poszkodowany już będzie jakieś wykazywał czynności życiowe, może kaszleć, może jakieś grymasy na twarzy, może się zacząć ruszać, wtedy musimy sprawdzić świadomość. Nasz kolega to jest paker, ale on też nie wytrzymuje i teraz nastąpiła zmiana. Taka ciekawostka jeszcze. Możemy odstąpić od wdechów ratowniczych, gdyż nie zawsze, przeważnie jest tak, że osoba, która jest nieprzytomna, nie znamy tej osoby. Ta osoba może być czymś zarażona, może jakieś wydzieliny z ust wypływać, dlatego możemy odstąpić od wdechów. I jak odstępujemy od wdechów, tak jak koleżanka, cały czas uciskamy klatkę piersiową. Koleżanka się powoli męczy. Kolega z tłumu wybiera osobę, która przejmie
masaż serca. Proszę podejść od, tak jakby instrukcje, od nóg. Z tej strony od kolei. Przejmie pan uciskanie. Uciskanie. Tak, właśnie najważniejsza jest pozycja taka, żeby ręce były prosto, plecy były prosto, bo człowiek się mniej męczy, jak naciska całym impetem ciała. I nie jest to takie łatwe, wbrew pozorom, jak się wydaje. A nie, co? Troszkę się idzie zmęczyć, prawda? Lepiej niż poprzedni. No. Dobra, następuje zmiana. Znowu kolega Arek troszkę popompuje. No. Kurde, co zryje. I jedziemy dalej. Teraz do szczyną. Nasz poszkodowany zaczyna wykazywać czynności życiowe, zaczyna kaszleć, wydaje takie pojękiwania z powodu bólu w klatce piersiowej. Teraz, gdy osobę mamy przytomną, układamy ją w pozycji bocznej, ustalonej, tak zwanej. Jest to pozycja bezpieczna, ponieważ gdy poszkodowany, gdyby chciał mu się wymiotować, to nie zachłyśnie się leżąc na znak, tylko po prostu wyleci mu to. W tym celu bierzemy swoją bliższą rękę na tak zwane halo. Układamy, tak? Dalszą od siebie nogę chwytamy gdzieś w kolanie. Można tak chwycić. To jest wola ratownika, byle żeby to skutecznie zrobić. Dalszą rękę robimy taki splocik. Dajemy rękę poszkodowanego na jego policzek. I teraz bardzo łatwym sposobem ciągniemy do siebie. Teraz ustawiamy sobie tak nogę, żeby nie objechała. I odchylamy głowę w celu udrażnienia górnych dróg oddechowych. I mniej więcej tak co 10-15 sekund, może jak ktoś jest przytomny albo nieprzytomny, zazwyczaj jak jest przytomny, to możemy porozmawiać. Bardzo ważne też jest takie wsparcie psychologiczne. Sprawdzamy również oddech. Jeżeli osoba nie oddycha, no to znowu wykonujemy reanimację. Teraz poprosimy kogoś z tłumu, czy kolega wybierze. To jest film, będzie nagrywany. Poćwiczymy właśnie taką pozycję boczną, tak jak żeśmy to mówili. Podchodzimy do poszkodowanego. Ja to nagrywam. Kucamy sobie przy nim, czy klękamy. A pani by chciała ten filmik? Bliższa ręka, halo. A jak się pani nazywa? Noga. Jak? Noga za kolano, dźwigamy, trzymamy. Ale nogę musimy trzymać. W internecie to na stronie. Trzymiemy nogę, bo ta noga może Ale nie wiem, czy to trafi. Aha. To muszę sprowadzać ten, co daje na stronę z nim porozmawiać. Ale nogę, musimy cały czas Mogę jedynie do pani trzymać. Wysłać mailem, ale potrzebuję. Nie, a ktoś pani... Ale bo... A... Ochotnicza Straż Pożarna. Okej. Okay. No to widzimy tu kolega. To córka bierze, jest, inne są procedury. Aha. Po prostu tak jak mówimy, to jest ja łatwiej. Mieć adres. Sytuacja jest taka, że tu koleżanka też wiadomo jest przytomna, ale gdy osoba jest nieprzytomna, to jest bezwładna, jest dużo ciężej. Także z mojej strony dziękujemy za pokaz. Gdyby były jakieś pytania, zapraszamy. Dziękuję.